najpiękniejsze święta, które mają bardzo mocno ugruntowaną pozycję w naszej tradycji, szczególnie w polskiej tradycji. To święta bardzo radosne i święta, które łączą ludzi, łączą rodziny, bo cieszymy się z tego faktu, że narodził się nam Syn Boży. W te święta ludzie nie znają granic, przemierzają tysiące kilometrów, przelatują ocean po to właśnie, żeby usiąść przy rodzinnym stole, żeby podzielić się okładkiem i po to, żeby zaśpiewać kolędy. I powiem wam, że z mojego doświadczenia wynika, że kolędy polskie są znane wszystkim. Od dziecka po najstarsze osoby. Jak zobaczymy w kościele czy przy stole wigilijnym, to każdy zna słowo. To pokazuje, że od dziecka żyjemy w tej rodzinnej atmosferze, że od dziecka cieszymy się z narodzin Pana Jezusa. Dla dzieci to święta piękne, bo ubieramy choinkę, pod choinką są prezenty. Ale pamiętajcie, że to również czas, w którym należy wybaczyć wszystkim, wszystkie ich winy. Tak, dosiadając do stołu wigilijnego i dzieląc się opłatkiem, nie możemy mieć w swoim sercu urazy. W tym dniu trzeba zapomnieć o wszystkim, co było złe, podać sobie prawą rękę i pamiętać, że czas narodzin Jezusa Chrystusa to czas radości, czas wybaczania i czas świętowania. Życzę wam wszystkim, żebyście te święta Bożego Narodzenia spędzili w spokojnej, miłej, domowej i rodzinnej atmosferze, ale nie zapominajcie, że najważniejszym faktem tych świąt jest fakt narodzin Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Choinka i prezenty to drugorzędne rzeczy, które dają nam trochę uciechy, ale najważniejsze jest to, żebyście byli ze swoimi rodzinami, ze swoimi bliskimi. I pamiętajcie w tym czasie o tych, którzy są sami, którzy czasami potrzebują zwykłej kromki chleba, podzielenia się pierogiem, czy podzielenia się kapustą z grochem. Trzeba w ten dzień podać rękę słabszemu, bo nigdy nie wiemy, co nas spotka w dalszej części naszego życia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pani dyrektor, w ośrodku szkolno-wychowawczym w Nowym Siodle dzisiaj Wigilia. Tak, jest to czas, który bardzo, na który bardzo czekamy. Jest to czas, kiedy możemy się z wszystkimi przyjaciółmi spotkać tutaj. Jest to czas, kiedy możemy usiąść przy jednym stole, podzielić się opłatkiem. Muszę podziękować tutaj swoim pracownikom za piękne przygotowanie jasełek, gościom za przybycie, że mogę ich tu gościć w moich skromnych progach. No i przede wszystkim, że cieszyć się tym, że wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi i uśmiechnięci. Trzeba podziękować też dzieciom, które naprawdę piękny pokaz przygotowały dzisiaj. Tak, dzieci przygotowywały się dosyć długo. Myślę, że to, co pokazały, to naprawdę profesjonalne wystąpienia. No i myślę, że taka trema i przed takimi gośćmi szanownymi, ale było wszystko super, super. Jeszcze raz im bardzo muszę podziękować. Bardzo chciałem podziękować pani dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle, wszystkim współpracownikom, ale przede wszystkim dzieciom. Dzieciom za ten piękny występ, za to wszystko, co zostało przygotowane w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Dlatego chciałbym tutaj życzyć naprawdę wspaniałych, radosnych świąt Bożego Narodzenia wszystkim dzieciom tego ośrodka, pedagogom, no i oczywiście pani dyrektor. A za pośrednictwem pani dyrektor i wszystkich pedagogów, którzy tutaj uczą w tym ośrodku, ich najbliższym, czyli rodzinie, rodzinie, rodzinie i jeszcze raz rodzinie, bo to są bardzo rodzinne święta. Wszystkiego najlepszego. Całkiem nie pojęta, że Bóg mocny i nieskończony stał się dzieckiem tak bezbronnym. Był maleńki i pił mleczko, tak jak każde inne dziecko. Mocno tulił się do mamy, był w pieluszki ubierany.
Jego matką Maja była, ona na go urodziła. Józef był mu ziemskim tatą, Bóg go wybrał własnie na to. Prawdę wam powiem szczerze, przyszedł do nas w środku nocy anioł Pana z swojej mocy. I powiedział, że Zbawiciel się narodził, co świat z grzechów wyswobodzi. Zaśpiew ludzka chle ze złowie, Jezus Chrystus i człowiek. Thank you.